że inicjatywa pana Mariana Kowalskiego, który notabene z rozmaitych kominów próbował wygartywać, no ma charakter dywersyjny wobec Konfederacji. I to, że tej inicjatywie, no takie stwarza wrażenie, jakby patronował wielce czcigodny Antoni Macierewicz, to muszę powiedzieć, że budzi moje współczucie. Bo wielce czcigodny Antoni Macierewicz kiedyś do takich brzydkich zadań jeszcze nie był wykorzystywany, a teraz już jest. Także obserwuję taki ześlizg w dół tego polityka i to budzi moje współczucie, dlatego że ja go pamiętam jeszcze z lat 70. z konspiracji, jako człowieka takiego odważnego. No ale teraz widocznie już się starzeje, no i naczelnik państwa mu powierza coraz bardziej obrzydliwe zadania. A jak ocenia pan aktywność, czy można mówić, że projektem politycznym jest aktywność pastora Chojeckiego? Ja nie wiem, co jest. Pan Chojecki mi się nie zwierza. On jest takim pastorem trochę samozwańczym, wie pan, że ja... Jak każdy pastor. Pozwoli pan, że nie będę go tej intytulacji używał. Tylko pan Chojecki, myślę, że ciągnie grubą forsę z tego, co robi. Że wykonuje pewne zadania, bo głównym przedmiotem jego zainteresowania to jest szkalowanie Kościoła katolickiego. No to wie pan. A komu zależy na tym, żeby szkalować Kościół katolicki? Skąd te pieniądze pieniądze to chyba płyną ze Stanów Zjednoczonych, z jakiejś sekty tam protestanckiej, która, proszę pana, uważa, że Izrael powinien zdobyć władzę nad światem, bo jak zdobędzie, to wtedy nastąpi, wie pan... Koniec świata, parodia... Znaczy, nie, nastąpi Królestwo Boże, wie pan, to tak oni tu o końcu świata nie mówią. To pan Chojecki tam duraczy swoją trzutkę w ten sposób, że w dniach ostatnich będą porwani do nieba. No to wie pan, życzę im tego z całego serca, że nawet żeby nie czekali na dni ostatnie, żeby ich tam ktoś do nieba porwał. Wszystko jedno, czy Pan Bóg, czy diabli. Także to już jest mniej ważne, bo to chodzi o kwestie logistyczne, a chodzi o to, żeby się mniejsza o kwestie logistyczne, chodzi o to, żeby się znaleźć w niebie. No to wie pan, życzę im tego jak najszybciej, żeby to nastąpiło. No i tyle. Natomiast w taki sposób Kościół katolicki zawsze zwalczali wrogowie polskie. Zawsze. W taki sposób. Więc no, on się, wie pan, plasuje w tej... Wpisuje się w tradycję. Tak, wpisuje się w pewną tradycję. No, ja pamiętam, że głównym przeciwnikiem tego najtwardszego jądra komuny, którym była bezpieka, to był właśnie Kościół. Dlaczego? Dlatego, że Kościół po pierwsze jest organizacją dosyć głęboko zakorzenioną w Polsce i dosyć spoko, a po drugie jego centrala była poza zasięgiem Stalina. Wie pan, i to były dwa powody, dla których Kościół katolicki był... No i po trzecie, to już mniejsza, bo nie sądzę, żeby ci ubecy to tam wierzyli w komunę, ale no niektórzy idioci myśleli, że z tym komunizmem to wszystko naprawdę. No i w związku z tym jeszcze nienawidzili Kościoła katolickiego z tego powodu. Bardzo dziękuję.